serdecznie. Dzisiejszy film poświęcony będzie o tym, jak podróżować z psem. Ja podróżuję dzisiaj z moim Shih Tzu, z Figiem. Chodzi o to, aby Figo między innymi trochę przyzwyczaił się do podróżowania, ponieważ niespecjalnie to lubi. A i stąd pomysł na to, aby pokazać Wam, jak taką podróż odbyć i co ze sobą zabrać, bo pewne rzeczy są bardzo ważne. Przede wszystkim zabieramy ze sobą kocyk. To obojętnie może być jakiś ręczniczek, może być kocyk, może być jakaś inna narzutka. Kładziemy ją na fotel, gdzie będzie nasz pies sobie siedział. No i dzięki temu nie pobudzi Wam fotela czy tego siedziska. No i też jakby mu się zdarzyło zwymiotować, to, no to jednak zawsze łatwiej to zebrać z tego kocyka, który później można wyprać niż tapicerkę w samochodzie. Szorować. Oczywiście zabieram smycz, bo w czasie podróży trzeba się zatrzymywać. Tak, ja myślę, co 20, 25 do 30 km. Dobrze jest zrobić postój taki chociaż na 5 minut, żeby pies miał możliwość troszkę odsapnąć, napić się wody, wysikać się czy zrobić kupę. No i Fiko może sobie też oczywiście pospacerować, a i my sami troszkę rozprostujemy sobie kości. Kolejna rzecz, to ja akurat zabieram zestaw tutaj gumek, bo Figo ma kucyka, ale jakby mu się ten kucyk rozwalił, to zawsze mogę poprawić, podobnie jak grzebień. Zabieram też chusteczki higieniczne, ponieważ jak wiecie, Shih Tzu mają tutaj problem z łzawieniem oczu, ale nie tylko Shih Tzu, inne psy też mają ta kwestia u nich się pojawia, poza tym zawsze może się przydać Wam taka chusteczka, albo po prostu możecie wytrzeć nią łapy, czy jak tam piesek by gdzieś zwymiotował, to też łatwiej sprzątnąć. Zabieram także chusteczki nawilżone, takie zwykłe dla dzieci, z hipermarketu, żadne markowe nie muszą być. Pogodę mamy jaką mamy, więc wcześniej był mróz, teraz temperatura jest dodatnia, pojawia się błoto. Dlatego jeśli pies sobie pobrudzi łapy, możecie je spokojnie sobie wytrzeć, także jeśli zrobiłby kupę i gdzieś coś by mu się przykleiło, też możecie mu wytrzeć tyłeczek, nie zabrudzi Wam samochodu, ani ten zapach nie będzie taki unosił się nieprzyjemny w samochodzie. Oczywiście zabieram karmę. Akurat ja tutaj mam Royala dla juniorów, tutaj już troszkę podjadał. Taka jednorazóweczka, malutka porcja, powiedzmy na raz czy na dwa, na pewno się przyda, zwłaszcza jeśli jedziecie gdzieś daleko. Miseczka jednorazowa, taka silikonowa, super na karmę i super na wodę. Składa się i chowamy ją. Oczywiście zabieramy też ze sobą wodę. Woreczki na kupy, jakby się zdarzyło gdzieś w mieście pieskowi zrobić kupkę, to oczywiście sprzątamy. Książeczka zdrowia psa, tutaj ze szczepieniami, zabierajmy ją, ponieważ nigdy nie wiemy, co się przydarzy, jeśli gdzieś będziecie szli przez miasto, my akurat jedziemy teraz do Głogowa, do mojego dziadka, także musimy kawałek drogi od miejsca, gdzie zostawimy samochód, przebyć jakby piechotką. No jeśli by się zdarzyło tak, że jakiś pies obcy by podleciał do naszego Figo, który i tak będzie cały czas na smyczy prowadzony, no ale jak wiecie sami, różnie to bywa, to jakby się wdała jakaś tutaj walka, czy cokolwiek innego by się wydarzyło, zawsze mamy książeczkę, w której potwierdzamy, że nasz pies jest zaszczepiony, odrobaczony i tak dalej. No i zabieramy oczywiście szelki, które zaczepiamy naszego psa, ponieważ pies nie powinien podróżować luzem, że tak powiem. Powinien być albo w transporterze, albo zaczepiony w szelki, które wpinamy po prostu do pasów na fotelu. I za chwilkę pokażę Wam, jak takiego psa wpiąć i przygotować to miejsce, w którym będzie podróżował. Zaczynamy oczywiście od rozcielenia kocyka. Kładziemy tutaj naszego psa, niesfornego, tak, niesfornego. I zaczynamy od ubrania go w szelki. One tutaj mają miejsce na łapę. Dobrze jest wcześniej w domu je dopasować, tak aby były no na tyle luźne, żeby pies tutaj nic go nie obcierało, ale też żeby swobodnie mógł się tutaj sobie oddychać i troszeczkę się przemieszczać. No i one działają na zasadzie takiej pętli. Tutaj przeciągam pas. Tak, kolego, i będziesz przypięty. I wczepiam go normalnie w to stanowisko tutaj do pasów. I jak widzicie, to wygląda tak, że on tutaj może troszeczkę się przemieszczać, ale na pewno nie będzie mógł zeskoczyć. No i jeśli w przypadku raptownego hamowania, jak wiecie, pas działa na zasadzie zatrzasku, także i pies nie spadnie stąd tutaj mi na ziemię, czy nie daj Boże gdzieś przez przednią szybę by miał wylecieć, no to jest na pewno dla niego bardzo bezpieczne. On tutaj może się położyć czy sobie siedzieć, jak tam woli, może wyglądać przez okno, dlatego zawsze dobrze jest go, po pierwsze, zapiąć
kierunku jazdy, czyli zawsze przodem, tak jak małe dziecko zapinamy, czyli on tyłeczek ma w stronę tylnych drzwi, główka w stronę przedniej szyby. Dobrze jest go przypiąć w takim miejscu, żeby mógł patrzeć przez okno, ponieważ wiele psów lubi wyglądać za okno. Jeśli jest gorąco czy duszno, dobrze jest mu troszeczkę to okno otworzyć, żeby tutaj miał dopływ świeżego powietrza. No i tyle, to takie najważniejsze rzeczy. Możecie mu tutaj dać jakąś zabaweczkę, no Figo raczej myślę, że nie będzie chciał się bawić, bo on tak niespecjalnie lubi podróżować. Chodzi o to, aby się po prostu obył z tą podróżą. Jeśli wasz pies ma bardzo poważny problem z podróżowaniem, czyli wymiotuje albo strasznie piszczy, to można kupić w sklepach zoologicznych albo u weterynarza specjalne tabletki na podróż. One po prostu usypiają naszego psa tak delikatnie, sprawiają, że on pójdzie spać. Jeśli się okaże w podróży, że wasz pies ma jakiś problem poważny, zaczyna wymiotować albo coś się z nim dzieje niedobrego, to oprócz przystanków, które dobrze jest jakby większą częstotliwość tych przystanków robić, możecie kupić na CPN-ie tabletki Lokomotiv, ale dla dzieci, czyli one mają tą słabszą dawkę i pół takiej tabletki dać naszemu psu. Jeśli macie dużego psa typu wilczur jakiś, czy jakiś bernardyn, czy jakaś inna rasa, która jest znacznie większa, czyli waży powyżej tam 15 kg, możecie dać całą taką tabletkę. I ono spowoduje, że po parunastu minutach wasz pies pójdzie po prostu spać. One są ziołowe, nie mają żadnych tam składników niebezpiecznych dla zwierzęcia, więc na pewno mu to nie zaszkodzi, a spokojniej jakby mu minie ta podróż. No Figo na razie nie dostał żadnej tableteczki, liczymy, że da sobie radę sam. Także za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w podróży. Zamykam drzwi i startujemy. Ostatecznością jest przewożenie psa na kolanach. Tak naprawdę nie powinno się tego robić z wielu przyczyn. W przypadku jakiegoś wypadku, czy zderzenia z innym samochodem, czy jakiegoś innego nieszczęścia, pewnie zdarzyłoby się tak, że pies wyleciałby wam przez przednią szybę i to by się do niego bardzo źle skończyło, na pewno śmiercią. No ale jeśli już jest tak, że wasz pies zaczyna bardzo piszczeć, albo jedziecie bardzo daleko, on już się robi niecierpliwy, wymiotuje, czy dzieje się z nim cokolwiek innego i to staje się nie do zniesienia, no to jednak trzeba by go wziąć na kolana, tak jak ja właśnie zrobiłam z Figiem. Ścielimy sobie na kolana jakiś kocyk czy ręczniczek, jakby tutaj zwymiotował, to nie na mnie, tylko to będzie łatwiej sprzątnąć. No i staramy się go tak ustawić, żeby albo sobie leżał, albo żeby był mniej więcej przodem, główką w kierunku jazdy. No i wtedy jakoś się staramy tą podróż z nim przetrwać. No też taka metoda na przyzwyczajenie go do podróżowania, czyli pierwsze takie jakieś krótkie przejażdżki, dobrze, żeby pies robił na kolanach, on się wtedy będzie czuł bezpiecznie, oswoi się z samochodem, z dźwiękiem, jaki samochód wydaje, z tym, że się hamuje, przyspiesza, jeździ się po dziurach jakiś. No a dopiero później zacząć go wpinać w pasy. No i to będzie wtedy dla niego łatwiejsze do przetrwania i do oswojenia się z tym. Na pewno w przypadku bardzo dużych odległości, jeśli chcecie pokonać bardzo duże odległości, czyli jedziecie powiedzmy więcej niż 200-300 km w ciągu jednego dnia, no to na pewno pewne etapy pies będzie chciał pokonać na kolanach, no i tego nie unikniecie, trzeba się z tym niestety pogodzić i, no i po prostu odpuścić troszeczkę te zasady. No też chodzi o to, aby pies się w przyszłości nie bał samochodu, bo jeśli za wszelką cenę będziecie go trzymać w pasach czy w jakimś kontenerku, to on zacznie się bać w ogóle samochodu, zacznie uciekać. Pewnie sami słyszeliście takie opowieści albo macie kogoś znajomego, kogo pies boi się wchodzić w ogóle do samochodu. No i to jest właśnie takie wożenie psa na przymus. Chodzi o to, aby tutaj mu się to dobrze kojarzyła ta podróż, można go tam od czasu do czasu dokarmić jakimś smakołyczkiem. Z tym, że z tym jedzeniem to też lepiej nie przesadzać, żeby po prostu nie miał nudności i nam nie zwymiotował. I tak naprawdę my wyjechaliśmy koło godziny gdzieś 11 i Figo zjadł tylko o 9. O 9 dostał posiłek, poszliśmy na krótki spacerek, żeby się mógł załatwić, no i już teraz nie je. Także lepiej pieska trochę przegłodzić niż przekarmić, żeby to się nie skończyło jakąś katastrofą w samochodzie. Oczywiście picie tutaj dajemy pod dostatkiem, tyle ile pies ma ochotę pić, tyle sobie pije. W połowie drogi, jak widzicie, Figo jedzie na kolanach, ponieważ troszkę spanikował. No i tak będziemy się tu trochę zatrzymywać, będziemy go przepinać troszkę na kolanach, trochę w szelkach, żeby się oswoił z tym podróżowaniem w szeleczkach. Uchylam co chwilę okno, żeby był dopływ świeżego powietrza. Dzięki temu psu będzie łatwiej znieść podróż. No jednak zawsze to troszeczkę inaczej. Zresztą sami wiecie, ludzie mają podobnie, że dopływ świeżego powietrza w czasie podróży na pewno pozwala łatwiej przetrwać samo podróżowanie, zwłaszcza osobom, które mają problemy jakieś lokomocyjne z przemieszczaniem się. Także jak widzicie, Figo sobie leży przytulony.
nie wygląda na zbytnio przerażonego, także jest ok. Idziemy siku, tak? Chodź. Pamiętajcie, aby robić takie przystanki, o których wcześniej mówiłam, gdzie dajecie możliwość psu się wysikać. Ja za chwilkę dam mu też pić, być może będzie chciał. Wcześniej nie chciał po poprzednim przystanku. Także nie zmuszajcie też waszego psa ani do jedzenia, ani do picia, ale dajcie mu możliwość zamoczenia pyszczka, że tak powiem. Taki przystanek nie musi być dość długi, powiedzmy 3-4 minutki, 5, spokojnie wystarczy. Sami możecie sobie w tym czasie też coś zjeść i się napić. Pamiętajcie, aby zawsze go mieć na waszego psa na smyczy, podpiętego, ponieważ nigdy nie wiecie, co tutaj się może wydarzyć. Może się przestraszyć samochodów, spróbować wybiec na ulicę, może zobaczyć jakieś inne zwierzę, może zobaczyć jakichś ludzi, czegoś się przestraszyć, jakiś hałas może się tutaj zadziać. No i to na pewno mogłoby go przestraszyć, spłoszyć, no i to mogłoby się skończyć nieszczęściem. Także zawsze wyprowadzamy psa na smyczy, od razu wyciągamy już z samochodu go na smyczy, żeby nie miał możliwości ucieczki, że tak powiem, niezależnie od tego, co by się tutaj działo. Też staramy się go dość mocno trzymać, żeby nam się nie wyszarpnął z ręki. To nie jest teraz przechadzka, tylko po prostu wychodzimy na sikanie. No, nie wiem, czy Figo coś tutaj zrobi, no ale dajmy mu możliwość. Wybierając miejsce na zatrzymanie się z psem, starajcie się zawsze się troszeczkę oddalić, tak jakby od skupiska samochodów czy ludzi. Tutaj akurat żeśmy tak przyjechali na stację benzynową i troszkę się oddaliliśmy jakby po tankowaniu. Jesteśmy w takiej części jakby dla tirów, gdzie jest tutaj mniej samochodów, jest troszeczkę trawy, o jak widzicie Figo jednak sika. Także to, po co się zatrzymaliśmy, zostało spełnione. Najczęściej tak się dzieje właśnie, że po 20-30 km pies przyjdzie, sobie zaznaczy teren, także że on tutaj był. No i też dzięki temu łatwiej będzie mu się dalej podróżować, pewnie pójdzie spać. Ale wracając do tematu, to starajcie się zawsze tak jakby oddalić od tych miejsc takich, gdzie są ludzie. Sprzątajcie też po waszym psie, jeśli zrobiłby kupę, no to trzeba by to było posprzątać. Zawsze na takich CPN-ach są śmietniki, także nie ma tutaj problemu z utylizacją. No i to chyba tyle. Dajemy też mu możliwość napicia się. Oczywiście nie wiem, czy będzie chciał, ale próbę podejmiemy. I go pijesz? No, pysku, picie. Jak widzicie, nie. Także wylewamy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że porady, o których dzisiaj powiedziałam, okażą się dla was przydatne. Tak naprawdę wcale nie trzeba unikać podróżowania z psem. Teraz na każdym CPN-ie, gdzieś tam po drodze są miejsca, jakieś parkingi, gdzie spokojnie można się zatrzymać. Tych miejsc zupełnie nie brakuje. Starajcie się też waszego psa oswajać jakby z samochodem, z podróżowaniem, z przemieszczaniem się. Dzięki temu łatwiej będzie wam się gdzieś wydostać, chociażby na jakiś spacer wyjechać, jakąś wycieczkę sobie zorganizować. Posiadanie psa to nie znaczy, że się jest uwiązanym do domu naszego i nigdzie nie możemy się ruszyć. Naprawdę można fajnie sobie spędzać czas z waszym pupilem i niekoniecznie w regionie, że tak powiem, waszego miejsca zamieszkania, bo można się swobodnie oddalać na różne odległości. Także to się przyda w czasie jakiejś tam w okresie wakacyjnym, kiedy możecie z waszym pieskiem gdzieś się wybrać na wczasy. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam serdecznie.